Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Dzisiaj zabieramy się za coś takiego no lżejszego, aczkolwiek bardzo fajne. Pamiętajcie, blues jest też fajnym stylem muzycznym, więc wszyscy fani bluesa zapraszam, wszyscy fani metalu też zapraszam, niech sobie przejają. To jest taki akurat motyw bardzo prosty i taki uniwersalny motyw, który możemy zastosować wszędzie na gryfie. To jest coś takiego, że bierzemy gitarę i już mamy podkład do bluesa, więc skupcie się i zwróćcie uwagę po prostu jak to gram. To jest taki rock'n'rollowy blues, coś takiego można powiedzieć, prawda? Tak to brzmieniowo. Posłuchajcie. Bardzo proste. Pokażę wam, jak to jest rozpisane. Najgrubsza struna pusta i struna piąta, druga, czyli te 0,2. I później dokładam na strunie piątej, na czwartym progu po prostu. Po prostu na przemian gram 0,2 i 0,4. Później robię to samo na strunach cieńszych, czyli pusta struna piąta, a czwarta struna na drugim progu i na czwartym. Później znowu przechodzę z powrotem na ten pierwszy motyw. A później jest taki trzeci motyw, gdzie gram po prostu struna piąta na drugim progu, a struna czwarta na czwartym progu. I dokładam po prostu palec na szóstym. Wiem, że to będzie trudniejsze. To jest akurat, no zacząłem od trudniejszej wersji, takiej trzymotywowej, prawda? I ten motyw, uwaga, zagram. O, można to oczywiście też uprościć, czyli grać po prostu to. Prostsza wersja, no mi się wydaje, że można to grać oczywiście na przepraszam, na zmianę możemy to grać. Tylko teraz jeszcze jest taki myk, tak jak wam mówiłem, możemy to grać wszędzie. Czyli możemy grać na najgrubszych strunach, bez pustych, tylko na przykład zagramy powiedzmy szósta struna, u was najgrubsza, u mnie jest, tu jest siódma, więc żebyście się nie pomylili. Szósta struna na drugim progu, piąta struna na czwartym. Tylko że musimy sobie jeszcze tutaj dołożyć wtedy palec, prawda, na piątej strunie, na szóstym progu. I teraz by było coś takiego. Na cieńszych robimy dokładnie to samo. Więc widzicie, to mogę robić wszędzie. Mogę zrobić ten sam schemat. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Teraz druga sprawa, bo jak sobie łapiemy to paluszkami, to ok. Tylko teraz wypadałoby sobie zrobić bicie. I to nie bić kogoś, kolegę, tylko po prostu bicie tutaj na z prawej strony gitary, prawą ręką. Bo robiłem tak. Pierwsza wersja, zwróćmy do tego pierwszego, gdzie mamy 0,2, 0,4, prawda? To jest tak, pierwsza wersja to po prostu mamy po jednym uderzeniu każdy motyw, prawda? O, no to jest prościzna, prawda? Mamy uderzenie, 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 uderzenie. A teraz możemy to troszeczkę urozmaicić, czyli teraz zagęszczamy. Jak graliśmy przy tym raz, dwa, to teraz będzie raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Mm-hmm.
widzicie, czyli raz, dwa, czyli ty, proste. Można byłoby to jeszcze na przykład zacząć urozmaicać, na przykład coś takiego. Czyli po prostu mamy troszeczkę to przesunięte. Prawda? Mamy ty, dy, właśnie w takim czasie, troszeczkę to przesunięte, rozłożone w czasie. Tak by to wyglądało. Oczywiście teraz można to przyspieszyć. To teraz już kwestia tylko waszej interpretacji danego motywu. Można też zrobić jeszcze to następne ćwiczenie, czyli na przykład każdy z tych motywów zagrać na przykład 3 razy. Też prościzna, widzicie? Raz, dwa, trzy. Tu jest, trzeba do 3 liczyć, prawda? Wtedy wyjdzie nam to bardzo ładnie. Można oczywiście też do 4, czyli byłoby coś takiego. To jest akurat o tyle takie uniwersalne, że mamy chwyt ten sam. Widzicie, grałem w sumie cały czas to samo, tylko zmieniało się układ rytmiczny, czyli tutaj można powiedzieć takie elementy rytmiczne, które tutaj robiłem. I to jest właśnie, jak widzicie, bardzo ważne jest teraz interpretacja i potrafienie poruszać się z biciem w stosunku do rytmu, prawda? Czyli jeśli my mamy rytm jakiś konkretny, powiedzmy, perkusji, to możemy zagrać ty, albo ty, albo po jednym, czyli ty. Czyli wszystko to jest właśnie bardzo ważne i bardzo istotne. Naprawdę niech nikt nie olewa pracy z metronomem i orientowania się co do naszego czasu uderzania, prawda, w stosunku do metronomu, więc to pamiętajcie, praca z metronomem jest bardzo ważna, o czym będzie mowa, ewentualnie jeśli nie było, to będzie zrobiona lub może była mowa, więc w każdym razie o tym jeszcze będziemy na pewno mówić. Wy sobie to spróbujcie ogarnąć, no myślę, że to jest bardzo fajny motyw, taki uniwersalny do grania takiego bluesowego, rocka, coś takiego, coś w tym stylu, więc to byłoby na tyle. Papatki, kochani, na razisko. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!